Siemaneczko wszystkim, ja jestem Damsiej, moi kochani, lecimy już z drugim odcineczkiem na Bolusiowie. Moi kochani, ja mam dla was taką fajną niespodzianeczkę. A niespodzianka jest taka, że... Moi drodzy, kiedyś może ktoś pamięta, to już stare, dobre czasy były. Jak parę lat temu, nie wiem, to było 7, 6, no nie pamiętam dokładnie, bo nie sprawdzałem. Ja wtedy nagrywałem dużo takich materiałów, na przykład z podkładem muzycznym, że na przykład to sobie tam żniłuję, że sobie tam presuję, czy to tamkolwiek sobie robię. I moi drodzy, chciałem te dwie rzeczy połączyć, czyli takiego gameplaya, let's playa bardziej z takim podkładem muzycznym. No mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo nie chciałbym zanudzać na tych, nie wiem, na tych odcineczkach, że na przykład kosze i co tam gadam, takie koszenie. To jest nudne według mnie, takie oglądanie. I chciałbym tak, żebyście bardziej poczuli, no nie wiem, frajdę oglądania tych materiałów. Chciałbym, żebyście poczuli frajdę. No więc, moi drodzy, ja nie przedłużam. Mam nadzieję, że to wam się spodoba, takie coś. Więc zapraszam na dzisiejsze prasowanie, czy tam presowanie, jak kto mówi. To zależy od bamberka. Ja mówię presowanie, bo się tak nauczyłem. Więc zapraszam. Kochani, co? Zaczynamy nasze prasowanie, presowanie. Ja będę mówić presowanie. Tak mi jest łatwiej, bo tak się nauczyłem, jak to wspominałem. Ale moi drodzy, no co? Ogólnie już wszystko mamy tu naszykowane. Ja aby sobie przyczepy odepnę. Wszystko porozpinam. I bierzemy się za presowanie. Odpalamy tutaj naszego Ursuska ładnego. Z przyczepami przyjechaliśmy. Weźmiemy je gdzieś, zaparkujemy. Albo nawet dobrze, wiecie co? Bo mieliśmy ogólnie z tych wszystkich zbiorów, z tego naszego jednego pola, mieliśmy jedną przyczepę. Ja wezmę sobie tą drugą przyczepę, odepnę i tą weźmiy najwyżej gdzieś, nie wiem, wjedziemy tu pod wiatę, ale do stodoły najlepiej będzie, jak wjedziemy. I co to? No wjedziemy, żeby ona nam nie zmokła, w razie W jakby padało, a my pojedziemy tamtą przyczepę kostki zbierać. Aby trzeba tutaj ładnie zajechać. Nie wiem właśnie, gdzie będziemy to rozładowywać, ale ja sobie najwyżej później to wszystko rozładuję. Teraz czekajcie, żeby nam tu wszedł, żeby wjechał nam tu Ursusek. Przyczepa chyba przejdzie. Ale naprawdę jest przyjemnie teraz, przyjemne jest granie. Ja sobie tutaj odepnę, więc moi drodzy, cyk, pyk, jest. Dobra, to ja tu odpiąłem. Podpinam ogólnie prasę. Prasę, no już sam się w tym gubię. Moi drodzy, presowanie. Ja mam jeszcze taką propozycję, moi drodzy, możecie napisać, bo chciałbym jeszcze jeden traktor na tej serii. Mam nadzieję, że taki content właśnie wam się spodoba. Dobra, podpinamy naszą presę i lecimy. Sip ma ładna, zielona. Dziadek miał kiedyś taką, ale z John Deere'a. Naprawdę tak fajnie wygląda. A lubię bardziej tak
presować. I też właśnie z tym podajnikiem będziemy presować, bo chcę właśnie taki klimat uzyskać jak kiedyś u dziadka. Jak byłem mały, jak byłem taki mały jak pyrtek. Zawsze siedziałem w zatorku tutaj fajnie. No i przepiękne czasy. I chciałbym tak bardziej taki klimat. Nie żadne bele, belki, kostki na przykład na ziemię, tylko chciałbym właśnie taki, nie wiem czy dobrze tam podjadę, czekajcie. O, cyk, dobra. Moi drodzy, tak jeszcze mam taką propozycję, tą łapeczkę, tak na pocieszenie. Wiem, że tak żebram o te łapki. A, jeszcze burty. Ale dobra, udostępniajcie te materiały, w ogóle te farmingowe sprawy. Czekajcie, no dobra, mamy ten, ogólnie musimy burty zdjąć, więc weźmiemy sobie tu, cyk, już rozłożymy niby. Albo dobra, będziemy rozkładać wszystko na polu, bo tam jest trochę jeszcze skomplikowana rzecz. Więc moi drodzy, ja już tu ruszam, wyjeżdżamy ładnie ogrodami. Tak staram się realnie grać, żeby trochę fajnie takiego klimatu uzyskać tutaj, żebyście się wczuli ze mną fajnie tutaj na naszej gospodarce. I moi drodzy, mam nadzieję, że seria wam się spodobała. Teraz trochę już tak będzie bardziej, wiecie, wczuwanie, tu takie udawanie, trochę Mariana, jakiegoś Jutka czy coś tam. Bo to co chciałem to powiedziałem, w razie W coś tam sobie dopowiem. A moi drodzy, jedziemy dzisiaj ładnie tutaj presować. Dzisiaj mam nadzieję, że presowanie jeszcze zrobimy, jutro najwyżej wezmę, pojadę z rana coś tam jeszcze porobić, nie wiem, będziemy kombinować, czy to jeszcze jedno pole wziąć jakieś, ogarnąć do koszenia. I jak, czy to się wyrobimy. Mam nadzieję, że takie coś wam się spodobało, że... Czekajcie, przejdzie? Pięknie przeszła. Że takie coś wam się spodoba, taki montaż filmów, że po prostu to, co nie zrobimy na odcinku, żeby tyle odcinków nie robić, tam presowanie, czy odcinki, czy tam coś takiego, wiecie o co sam, wiecie o co chodzi, nie? Po prostu chcę właśnie to tak bardziej wam urozmaicić tą, te oglądanie tych filmików, tego wszystkiego, żeby to jakoś przyjemnie się oglądało właśnie tym montażem. Faktycznie trochę dużo czasu to zajmuje, ale mówię, no co zrobić, trzeba się poświęcić, żeby naprawdę, żeby te materiały wam się podobały, żeby dużo różnych nowych widzów tutaj wbijało na kanał. Więc nie martwcie się, że na przykład, bo dzisiaj był komentarz właśnie, że farminga, ogólnie żebym nagrywał farminga, nie? Moi drodzy, ja to wam wszystko zaraz opowiem, tylko że musimy to wszystko porozkładać. Ja sobie to porozkładam, najwyżej cięcie w jednym momencie zrobię, bo naprawdę z tymi przyczepami to jest porażka, nie chcę tu przedłużać. No tak, cyk, obniżamy sobie ładnie. Tu rozłożymy, cyk. Ja pamiętam zawsze, żeśmy ten, tu odpinali zaczep. Odpiliśmy zawsze zaczep i ten, i traktorem w te, czekaj, do tyłu. Do przodu z całej pery i to się wszystko rozpinało. Czekajcie, czy dobrze, dobra, pomoc. Sobie weźmiemy tu według pomocy. V. I tu będzie K. Chyba, K, tak, dobrze. Moi drodzy, tutaj już jest minus, że w ogóle nachodzi na przyczep, ale nie zwracajcie na to uwagi, ja wiem, że to nie fajnie wygląda, ale już nawet się tym nie przejmujmy. Czekajcie, bo ta przyczepa jest naprawdę bez, no, szczerze, jedyna przyczepa, która działa mi, które kostki mi działa, która zbiera, bo naprawdę teraz do 17, o, dobra, rozładowała, czekajcie. Nie wiem w ogóle, jak tu ustawić, żeby to wszystko działało. On, V, no to jest. Aha, dobra, czyli teraz by było niby włączone. Tak. Zmień pojemność. No to zmienimy pojemność, to ona weźmie nam ten. Dobra, spróbujemy tak, po prostu ja spróbuję tak, cyk. Czy to będzie nam tutaj presować ładnie? Dobra, znika to. Mam nadzieję, że wam się spodobają odcineczki, też chciałbym tak się wczuć w takiego rolniczka. Więc moi drodzy, co, lecimy, fajnie presowanie, tak spokojnie sobie weźmiemy, nie wiem ile tu nam zejdzie, tak kurczę, godzina mam, ale nie pamiętam, o której zaczynałem. Nie zwróciłem na to uwagi, o, taki stary, dobry klimat, fajnie, wolniutko. Ja chcę w ogóle takie wiecie, że może nawet materiał trwać tam ileś dłużej, ale że po prostu tak spokojnie się wczujemy w ten klimat. O, zbiera, czyli jest dobrze, czyli ustawiłem dobrze na szczała, więc nie musimy żadnych ścinek robić, mam nadzieję, że aby dobrze mi nagrywa, bo mi się nie chce, kurde, kolejny raz nagrywać. Czyli więc, moi drodzy, no presujemy ładnie sobie, nie wiem ile to, wiecie, odcineczka, tak 10-15 minut, trochę długo nam zajęło na gospodarce, ale przynajmniej na gospodarce coś wam tam pokazałem. Dobra, cyk, sobie tu obiadam, nie no, to piękny taki klimat, kurczę, zawsze, to ja no.
No pięknie, pięknie jest. Mi się właśnie takie coś podoba, że po prostu takie serie będziemy robić. No i widzicie sami, sprzęt jest, to teraz mogę na przykład robić serie, które naprawdę kiedyś nie mogłem, kiedyś mnie ograniczało, na przykład się denerwowałem, bo tutaj na przykład, nie wiem, ścinało się czy coś, a teraz widzicie, mogę wsiąść normalnie tutaj. Ło, mi się tu stanęło coś niefajnego. Dobra, to nie zwracajcie na to uwagi nawet. No, że mogę na przykład. Ej, czekajcie, miałem jeszcze o czymś opowiedzieć. Coś miałem wam powiedzieć. A, o tym, co ja tak wszystko pomieszam, jak zawsze. Ale co, mieliśmy ogólnie. Też właśnie tak wrzuciłem Battlefielda, tam słabe jest zainteresowanie, ale chcę po prostu tą serię nagrywać, tą prowadzić z Battlefielda. Tam widzę, że no są łapeczki. Bardzo dziękuję wam za to. Ale też chcę naprawdę inne gierki też nagrywać, bardziej. Piszcie może, jakie gry chcecie. Na pewno chcę jeszcze Forza Horizon. Ale spokojnie, moi drodzy, nie macie się co przejmować. Farming będzie. Będzie nagrywany farming. Więc naprawdę, tu się niczym nie przejmujcie. Naprawdę. Będzie, bo to jest gra. Bardziej myślałem, żeby sprzęt ogarnąć. Bardziej właśnie myślałem o farmingu. Żeby ten jednak farming był. No bo tylko dlatego kupiłem sprzęt, żeby naprawdę też tego farminga mógł nagrywać full grafice, żeby przyjemnie wam się to oglądało. Bo jednak naprawdę jakość to jest podstawa. Ja sam na przykład teraz widzę, jak jakość się poprawiła, aż przyjemnie się to ogląda. No, mam nadzieję, że wam też możecie napisać, czy wam się to przyjemnie ogląda. Teraz, jak ogólnie jest wszystko kanał prowadzony. Też staram się bardziej takie tematy, wiecie, nabrać tutaj. Też staram się nawiązać trochę do komentarzy. Tutaj aktualnie nie mam, musiał sobie włączyć, ale tam czytałem, bardzo mnie komentarze piszecie. Jeden z widzów właśnie mi tutaj właśnie napisał o tych grach, żebym właśnie farminga nagrywał, bo lubi mnie oglądać i to naprawdę jest miłe, kurczę, no bardzo miłe. Ja wam ten komentarz może wkleję, jeśli nie zapomnę. Dobra, cyk, pojedziemy sobie od tej strony. Nie wiem, czy to wszystko na jednej przyczepie się zmieści. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, no to weźmiemy, zbierzemy wszystko najwyżej, dogram taki montaż. Bardziej taki, wiecie, prezentacyjny, tak jak w tym odcineczku będzie, a to najwyżej w następnym będzie taki prezentacyjny. A więc co, moi drodzy, jak zawsze ja muszę tu sam coś działać, presować, bo tu Marek, jak widzicie, co innego, na wczasy hop pojechał, Marysia mnie zostawiła, ponieważ ja się wyprowadziłem na Bolusiowie, a Marysia powiedziała, jeśli chcesz iść na Bolusiowie, ja zostaję na ciapie. Bier manatki, tutaj traktor se kup, no i se kupiłem. No, fajny mam takiego. Nie, naprawdę, ogólnie w porównaniu tutaj, na przykład tak trochę do tego Ursuska, to naprawdę model jest świetny. Kurczę, naprawdę, tak mi się ten model podoba. Ogólnie te chlapacze dużo dawają. Naprawdę, chlapacze to jest, no, ogień i bardzo autor się postarał. Nie zwróciłem nawet uwagi na autora, ale naprawdę sprzęcior jest konkretny. Bardzo mi się ten Ursusek podoba i tak chciałem właśnie, żeby na tej serii był, ale przy tej prasie tak, prasie, tak dziwnie wygląda, ale co tam, co będziemy się tym przejmować. No i też możecie zaproponować, co chcecie tutaj, nie wiem, usłyszeć na tych odcineczkach, co chcecie, żebym wam opowiedział. Piszcie, śmiało piszcie, to jest wszystko, komentarze dla was, udostępniajcie, bo mam nadzieję, że się rozwiniemy, a im więcej łapeczek, im więcej wszystkiego, tym większą motywację mam do tego nagrywania, a mam nadzieję, że wszystko się uda. Już kolejny odcinek postaram się nagrać na święta, żeby był z farminga, nie wiem zresztą, jak to wszystko ogarnę. Ale żeby na święta był i bym musiał na ciapie, odśnieżanie zrobimy. I najwyżej po świętach, no po świętach może nie, nawet w czasie świąt, weźmiemy sobie, ale ładnie to wygląda. Weźmiemy sobie dalej, będziemy tą serię kontynuować. Mam nadzieję, że tak tę serię będziemy kończyć, że zaczniemy serię, że ją skończymy. Też bardziej postaram się tutaj, właśnie tak jak mówiłem, tutaj montaż filmików, że tak z podkładem muzycznym, że to co nam się nie uda na odcinku zrobić, że będziemy lecieć co trochę z kolei, czyli na przykład już później orka będzie czy coś, no takie wiecie, albo tam obornik, no obornik by można zrobić, fajnie by na tym polu obornik był, będziemy się w coś takiego bawić, ale fajnie, kurczę, jak to pięknie wygląda. Ja mam taką propozycję najwyżej, napełni nam się ta przyczepa, tu nie wiem ile jeszcze jest,
A tu jeszcze trochę wejdzie. Ale nie wiem, czy wszystko spresujemy. Najwyżej jak nie spresujemy, to zrobimy tak, że złożymy cały sprzęt, pojedziemy po prostu do domu i zakończymy tak odcinek. Przepraszam bardzo, ale jeszcze mnie tam trzyma trochę grypsko, żeby nie było, że kurwa, dam się alkoholik, że chleje, ino. Bo wiecie jak to, sklep obok, no to wiecie. Czasami się wyjdzie do chłopaków, tam Marian chyba siedzi nadal. Dobra, czekajcie, nie wiem. Nie no, jeszcze można ładować. Dobra, cyk, ja sobie tu przyspieszę. Dobra, to musiał wyłączyć. Wyłączymy sobie tu. I cyk, podjedziemy dalej. Kurde, świetnie to wygląda. Ja pierwszy raz tak podjarany, nie? Super, mi się takie coś podoba. Dobra, tu. Cyk, B, ogień. Przekaźnik poszedł w ruch. I lecimy dalej. Ojeju, to pole trochę takie jest presowania, to jest ciężkie, bo po tych bizonach to zawsze się tak presuje ciężko. O, nie, tam... O, tam Ania tam układa, bo ogólnie sąsiadka tu fajno, miło, ładno nawet jest i Anię w ogóle, żem tu wziął na gospodarkę i ona mi tam kostki układa. Więc chłopaki, Ania już zajęto, bo Marysia mnie zostawiła. A więc właśnie o to mi chodziło, że takie bardziej też jajcerskie trochę zrobimy. Nie, no tam jeszcze się zmieści, ale podoba mi się to. Kurde, ten polski klimat wraca, naprawdę. Kurde. Ale nie no, chyba to zdążymy spresować. Ale pięknie to wygląda. Kurczę, później taką miniaturę ładną pierdyknę sobie. Dobra, że tu dojedziemy. Nie no, cudownie. Jeszcze no, aż mi się przyjemnie gra nagrywa. Już mam taką ochotę. Teraz więcej czasu trochę mam. To ponagrywamy. Czekajcie. Musiał nawrócić. Tutaj na Mariana Polu nawrócimy. Czekajcie, wyłączymy sobie, po co ma chodzić. Tu tam hebzie zbierać. Ło, tu nie wyrobimy. Dobra, jeszcze tu dojedziemy to, co mamy. Dobra, włączymy, cyk. Ale naprawdę super, świetnie to wszystko wygląda. A, i właśnie jeszcze będę tutaj jedną serię zaczynać właśnie z widzem. Kurczę, musiał wam... Kurczę, bo dokładnie nie pamiętam też tak bardziej. Ale będziemy nową serię właśnie z jednym z widzów. Nie wiem, mam nadzieję, że Janusz też jeszcze będzie. Tylko, że trzeba mody ogarnąć. Ej, ja mam... Ja chyba tam... Czekajcie, pełne chyba jest. No, pełne jest. Dobra, cyk. Zwijamy sprzęt. Bo tam widzę, że już nie ubywam. Nam będą kostki spadać. Więc, moi drodzy, cyk. Wychodzimy. Ja sobie poskładam i jedziemy tutaj. A, dobra, by trzeba tutaj jeszcze wytargać. Czekajcie, ja sobie na spokojnie wezmę. Nie wiem. B. Dobra, na B. No widzicie, sami kostki spadają. Ja najwyżej później sobie przyjadę po te kostki. No, no ładnie. Złożymy. K składamy ładnie. Pięknie to wygląda. Pięknie mamy to wszystko tutaj naszykowane. Ja sobie wezmę tutaj na klawiaturze. Też trochę faktycznie klawiaturę czasami słychać. Strasznie głośną kupiłem, ale fajna. Podświetlana, mi się podoba. No i dobra, moi drodzy. Jedziemy po prostu do domu. Mam nadzieję, że to wam się spodobało. Ja to sobie później przyjadę najwyżej dopresować to, co nam zostało. I będziemy robić tak, jak mówiłem, tak, żeby wam umilić fajnie oglądanie tych odcineczków. No co? No co ja mam tu wam opowiadać, no. Trochę staram się tam ciapę coś tam robić, no ale ciężko mi to idzie. Naprawdę, strasznie ciężko. Cyk, wyjdzie, ale pięknie to wygląda. Jeszcze czkawka mnie wzięła. Coś jakieś ścinki delikatnie. No nie wiem, ten OBS już mnie denerwuje, wiecie? Musiał pomyśleć na czymś innym. Nie, zaczep nie był chowany. Zaczep nie był. Nie wiem, wjeżdżamy ogrodami chyba wjedziemy. O, widzicie, tam już Janusz czeka na mnie, będziemy chlali dzisiaj.
Ostrojowy znaby to psier. O, Janusza zaraz zgarnę, on mi pomoże to zrzucić. Cyk. No to ładnie, wszystko realnie wyszło tutaj. Cyk, dobra, przejdzie. Teraz musimy tu odbić, żeby ogrodami ładnie wjechać, bo będziemy tu do stodoły wszystko pakować. Cyk. Czekajcie, bo tu musi być skupienie, to nie jest tak łatwe. To jest tak realne życie, no na Bolusiowie tam ja tu prezentuję z mojej perspektywy. O kurcze, w dupę, jeżo, czekajcie. Mi tutaj zaraz ekran wygaśnie. Ło, tu mnie się tak wjechało. Ale dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiaj taki niezamulony trochę był odcineczek, że tu trochę tam porozmawiałem. No co, gdzieś tu zaparkujemy. Ładnie to wygląda, kurde no. Abym przypierdylił w kultywator. Co, moi drodzy, no ja bym proponował tu sobie zaparkować. Cyk, cyk, ja jeszcze pojadę tam później. Później pojadę po tę resztę. No i co, moi drodzy, no chyba zrobimy tak, że będziemy, nie wiem, albo pojedziemy po trawę dla krów, jakieś sianokosy. Możecie napisać, czy robimy sianokosę, czy obornik. Ja bym proponował te sianokosy, a później obornik, żeby mieć w ogóle wszystko do nas, na gospodarkę, żeby tu nasze krowy pięknie miały co jeść, żeby ten obornik nam dały. Więc, moi drodzy, możecie jeszcze podziwiać tutaj naszą piękną przyczepę, jak jest naładowana. Naprawdę ciężko teraz jest ogólnie do farminga znaleźć jakąś przyczepę, która zbiera kostki, nie? No, no strasznie jest ciężko. Więc, moi drodzy, co? Ja tu sobie ładnie ustawię. Idę tam do Janusza, bo on pod sklepem stoi, żeby mi pomógł to zrzucić. Więc, moi drodzy, trzymajcie się bardzo ciepło, gorąco w tych zimnych dniach na dworze, nie w farmingu. Ja was dzisiaj żegnam, mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał, jeśli tak, naprawdę łapeczka. I co? Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.